czy potrzebne jest nam współczucie i empatia, a jeśli tak, to co nam dają? I uwaga, będzie to szczególnie ważne dla osób, które borykają się z depresją lub jeśli wasi bliscy cierpią na tą chorobę. O tym porozmawiamy dzisiaj. A zanim to zrobimy, poproszę was od razu o łapkę w górę, bo dzięki temu ten film dotrze do szerszego grona osób potrzebujących wsparcia. A jeśli chcecie być wśród pierwszych osób, które oglądają moje filmy, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i wciśnijcie dzwoneczek. Dzięki temu nic, absolutnie nic was nie ominie. Jeśli chodzi o współczucie, to działa ono jak balsam. Balsam dla naszego smutku i samotności. Współczucie neutralizuje podziały społeczne między ludźmi i tworzy takie warunki, które pozwalają zbudować dobre relacje. I chociaż jest to cecha, która towarzyszy nam od, no właściwie od zarania ludzkości, to dopiero od dosyć niedawna zaczęliśmy szukać sposobów, aby nauczyć się i rozwijać zdolność do empatii i zrozumienia innych. Robimy to na terapiach oraz w ramach rozmaitych treningów. To właśnie współczucie jest istotnym elementem naszego bytu, naszej ewolucyjnej historii, którego moim zdaniem nadal nie wykorzystujemy wystarczająco. Karol Darwin uważał, że to właśnie współczucie jest najbardziej rozwiniętą ludzką motywacją, a społeczności, które posiadają więcej współczucia, więcej współczujących członków, mają też większe szanse na rozwój i większe szanse na przetrwanie. Dzięki zdolności do odczuwania cierpienia i chęci zmniejszenia go, jesteśmy w stanie choćby opiekować się słabszymi, troszczyć się o chorych, oferować wsparcie, również psychologiczne, potrzebującym. I to nawet, gdy nie są oni naszymi krewnymi. Dzięki temu mamy możliwość nawzajem się wspierać. Wszystko to jest niezbędne do naszego przetrwania, do przetrwania ludzkości. A największe szanse na przetrwanie mają właśnie ci, którzy potrafią okazać najwięcej współczucia. Empatia często kojarzy nam się ze współczuciem, ale to nie jest do końca to samo. Empatia to umiejętność współodczuwania stanów psychicznych innych ludzi i zrozumienia ich perspektywy, spojrzenia na świat ich oczami. Ale współczucie polega na chęci zrobienia czegoś, by złagodzić cierpienie drugiej osoby. To współczucie właśnie motywuje nas do działania. Współczucie jest proaktywne, ale współczucie wcale nie zawsze musi iść w parze z empatią. Często tak jest, ale nie jest to niezbędne. W niektórych sytuacjach możemy chcieć pomóc komuś, kogo nie lubimy lub kto jest nam zupełnie obcy. Może spotkaliście się kiedyś z takim określeniem jak depresja poporodowa. No i właśnie wśród kobiet cierpiących na depresję poporodową można zaobserwować taką sytuację, gdzie te kobiety nie odczuwają empatii, ale odczuwają silne współczucie. Te matki z depresją poporodową mogą nie odczuwać pozytywnych emocji wobec swojego dziecka, ale i tak próbują ukoić to dziecko, kiedy płacze. To właśnie jest przykładem współczucia. Chcemy pomóc innej osobie, nawet jeśli nie czujemy z nią emocjonalnego powiązania. Współczucie oczywiście wymaga od nas pewnej wrażliwości, ale nie tylko wrażliwości. Współczucie wymaga też odwagi. Tak jest. Musimy być wystarczająco odważni, żeby współczuć. Współczucie wymaga też od nas odporności. Niestety istnieją takie błędne przekonania na temat współczucia, takie jak to, że osłabia nas. Lub że współczując sobie, my użalamy się nad sobą, pobłażamy sobie. Niestety to nastawienie widuję szczególnie często u mężczyzn, a jest to błędne nastawienie.
Widuję je u mężczyzn, którzy mocno obawiają się okazywać chociażby samym sobie współczucie, ale też innym. I tutaj ciekawe zastosowanie może znaleźć terapia skoncentrowana na współczuciu. Takie oddziaływanie na pacjenta zaczyna się przede wszystkim od psychoedukacji, po to, aby oddzielić fakty od mitów, po to, aby zrozumieć, jak działa nasz umysł i jakie systemy emocjonalne nasz umysł napędzają. A wyróżnia się trzy takie systemy. Pierwszy to wykrywanie zagrożeń, drugi to dążenie do realizacji celów, a trzeci to kojenie, afiliacja i dbanie o dobrostan. W terapii skoncentrowanej na współczuciu chodzi o osiągnięcie takiej równowagi między tymi trzema systemami. No, ale być może zadajecie sobie teraz takie pytanie, dlaczego to w ogóle ma znaczenie? Otóż w dzisiejszych czasach często ignorujemy ten trzeci system emocjonalny, który dotyczy kojenia, afiliacji i dbania o dobrostan. Niechlubne mistrzostwo w tej dziedzinie mają właśnie mężczyźni. Ale generalnie osoby skupione na zagrożeniach, osoby skupione na samokrytyce, a także te, które zawsze dążą do osiągnięć, surowo oceniają swoje wyniki, wyrzynają z siebie tak naprawdę całą energię, którą mają, aby coś osiągnąć, często zupełnie ignorują właśnie ten system. Mają takie przekonanie, że ich wartość objawia się jedynie w działaniu, a to może prowadzić do cierpienia, poczucia wstydu, poczucia winy i wielu komplikacji. Takie osoby potrafią wybrać na przykład bardzo trudny kierunek studiów, bardzo wiele poświęcają, żeby go ukończyć, kończą go, dostają świetne oceny, świetne wyniki, a potem są nieszczęśliwe. W terapii skoncentrowanej na współczuciu skupiamy się na pacjentach, którzy mają zaburzone poczucie bezpieczeństwa i pacjentach, którzy mają trudności z odczuwaniem ciepła oraz życzliwości dla samych siebie i innych osób. Tacy pacjenci nie mają dla siebie litości i ich połączenie z trzecim, tym kojąco-afiliacyjnym systemem emocjonalnym zostało czasem nawet całkowicie zablokowane. Terapia skoncentrowana na współczuciu ma na celu pomóc takim pacjentom, którzy mimo podejmowania różnych działań wciąż odczuwają silną, paraliżującą samokrytykę. Wciąż towarzyszy im poczucie winy oraz zagubienie. Takie osoby mogą często potrzebować podejmowania za nich ważnych decyzji. Wspomniałem, że w terapii skoncentrowanej na współczuciu rozpoczynamy od psychoedukacji. Robimy to po to, aby zrozumieć, dlaczego nasz mózg generuje negatywne myśli, negatywne emocje, które utrudniają nam życie. W ramach terapii korzystamy z różnych technik, takich jak wyobrażenia, ćwiczenia oddechowe, praca z ciałem, aby odblokować emocje związane z ukojeniem i odpornością psychiczną. W terapii koncentrujemy się na takich triggerach czy wyzwalaczach współczucia. Robimy to po to, aby uruchomić procesy związane z dawaniem i z przyjmowaniem współczucia. Wielu pacjentów, którzy naprawdę dramatycznie potrzebują wsparcia psychologicznego, nie są tymczasowo w stanie współczuć innym, na przykład swoim bliskim, na przykład swoim zwierzakom, które są w chorobie, na przykład przyjaciołom, którzy przechodzą przez jakieś trudniejsze okresy w życiu, a czasem nie potrafią, nie godzą się na przyjmowanie współczucia od innych. Oczywiście istnieje wiele różnych terapii, w tym także wiele terapii opartych na współczuciu, ale terapia skoncentrowana na współczuciu jest szczególnie skuteczna i to zostało bardzo dobrze potwierdzone przez liczne badania naukowe. W terapii pomagamy pacjentom odkryć, co sprawia, że czują się bezpiecznie i co dodaje im odwagi, co daje im motywacji do radzenia sobie z trudnościami, co daje im siły do tego, żeby sięgnąć po pomoc. Terapia współczucia jest niezwykle skuteczna w leczeniu depresji, ale też innych ciężkich, przewlekłych,
nawet śmiertelnych chorób, innych trudnych stanów, takich jak wszechogarniający smutek, żal. Pacjenci często szukają powrotu do poczucia bezpieczeństwa i takiej psychicznej odporności, aby radzić sobie z trudnymi emocjami, z emocjami związanymi z chorobą i zmianami, jakie przynosi ta choroba. Terapia pomaga im odnaleźć wyzwalacze współczucia, nauczyć się przyjmowania tego współczucia od innych, ale także nauczyć się dawania tego współczucia samemu sobie. Ważne, żeby pacjenci zadawali sobie pytanie, co byłoby dla nich i dla innych najbardziej wspierające w związku z chorobą, w związku ze zmianami w ich życiu. Powrót do tego poczucia normalności bywa trudny i czasochłonny, ale terapia daje narzędzia do radzenia sobie z trudnościami, do podejmowania skutecznych działań. Ale uwaga, współczucie nie jest i nie może być jednostronne. Nie polega tylko na skupianiu się na własnym cierpieniu, na poszukiwaniu własnego komfortu. W terapii uczymy się otwierać na innych, zauważać to, co nas blokuje, aby dawać współczucie innym i brać je od innych. A to oznacza, że współczucie działa wielokierunkowo. W niektórych okresach naszego życia my jesteśmy w taki sposób bardzo naturalny, zależni od innych ludzi, a nasze życie zawdzięczamy chociażby wsparciu i opiece naszych rodziców, naszych bliskich, członków rodziny, braci i sióstr. W dzieciństwie otrzymaliśmy, no w większym lub mniejszym stopniu oczywiście, poczucie bezpieczeństwa, ukojenie smutku, ale także taką lekcję odwagi, by radzić sobie z przeciwnościami, ale też odwagi, żeby sięgać po pomoc. A to wszystko to są komponenty współczucia. Ale jeśli w naszym dzieciństwie nie zostaliśmy wyposażeni w te umiejętności, to być może jedyną szansą nabycia tych umiejętności teraz będzie dla nas korzystanie ze wsparcia psychologicznego. Wraz z psychologiem uczymy się praktykować współczucie do innych i być może przede wszystkim uczymy się współczucia dla siebie. A praktykując współczucie, praktykujemy bycie człowiekiem. Jeśli znacie kogoś, kto boryka się z podobnymi problemami do tych, które dziś tutaj opisałem, podzielcie się z nimi tym filmem. Osoby, które cierpią na depresję, osoby przygnębione, osoby, które długo odczuwają żal lub które nie odczuwają żadnych emocji, mogą na tym skorzystać. Opublikujcie proszę ten film w swoich mediach społecznościowych, na przykład w swoich grupach na Facebooku, aby dzięki temu i dzięki Wam osoby, które potrzebują tej pomocy, mogły i chciały po nią sięgnąć. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Cześć.